każdym gdzieś. Posłużył się tym naszym pierwszym władcą po to, żeby dla przyszłości, dla narodu, dla jego córek i synów wyprosić potrzebne światła Bożej łaski. I tak jak mówimy to w kantyku Zachariasza, że wyszliśmy z ciemności, grzechu i śmierci do światła łaski i przybrania za godność dzieci Bożych. Ja bardzo się cieszę, że mogę Was pozdrowić również na tej kolejnej stacji, jaką jest Jasna Góra. Bo po Gnieźnie i Poznaniu, kiedy przeżywaliśmy te uroczystości pod przewodnictwem legata papieskiego kardynała Pietro Parolina, że dzisiaj episkopat wyznacza kolejną stację zawierzenia Bogu naszej przyszłości. Ale ta przyszłość zaczyna się dziś. I to dziś również kształtujemy my poprzez modlitwę, poprzez dzisiejsze Wasze tutaj zatrzymanie się na tym miejscu, Wasze przyklęknięcie i Wasze osobiste i wspólnotowe zawierzenie. Tak się stało, że muszę podzielić się z Wami również swoją łaską, którą otrzymałem w ostatnich tygodniach. Być może wielu z Was przeżywało razem ze mną
uroczystą Eucharystię w Katedrze Lwowskiej. Cicho, no cicho, no muszę przytrzymać. Tam przeżywaliśmy razem z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim 360. rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza. To właśnie w tamtym miejscu zaczęło się właśnie to oddawanie narodu Bogu przez Maryję. W Katedrze Lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku jako dziękczynienie za ocalenie i narodu, i tego miejsca, jakim była Jasna Góra poprzez najazd szwedzki w poprzedzającym roku 1655. I byliśmy wtedy razem i z księdzem arcybiskupem Mieczysławem, który, jak wiecie, był sekretarzem dwóch papieży, świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, odmówiliśmy nowy akt zawierzenia. Ja miałem radość i wzruszenie, że mówiłem, że przybywamy tutaj z Polski, z różnych stron Polski, ażeby wypowiedzieć to na kolanach, nasze zawierzenie Bogu. Jutro o godzinie właśnie 11 rozpocznie się Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, jak to już było powiedziane, z kolejnym aktem zawierzenia. Myśmy jako dzisiaj biskupi diecezjalni podpisali rodzaj takiego dokumentu, który zostanie dołączony do tej tutaj właśnie kaplicy w specjalnej szkatule, dołączony do aktu z 1966 roku, który podpisywał wtedy jeszcze kardynał prymas Stefan Wyszyński i między innymi również kardynał Karol Wojtyła, dziś już święty Jan Paweł II, którego znowu relikwie tego przestrzelonego pasa i jednocześnie krwi, która tutaj jest. To jest świadectwo zawierzenia Bogu przez Maryję wbrew prawu śmierci. Dlatego tutaj rozumiemy, że przychodzimy tutaj na szczególne miejsce zawierzenia. I dlatego dzisiaj dziękuję Wam za to czuwanie, które się rozpoczyna, i za to zawierzenie na progu kolejnych różnych wyzwań, które przychodzą dla ojczyzny. Wiemy, że w tych ostatnich miesiącach wiele się zmienia, ale również powraca to, co można powiedzieć stare. To znaczy jakieś manipulowanie ludźmi poprzez kolejne obietnice, a za kolejnymi kłamliwymi obietnicami stoi nie kto inny, tylko zły duch. I dlatego potrzeba ufnej modlitwy i postu wprost, tak jak wzywa nas Maryja w Fatimie, że trzeba nam prosić i przyjąć drogę pokuty, bo inaczej złego ducha, tak jak Chrystus mówił do swoich apostołów, nie zwalczymy. Dlatego, moi drodzy, serca Wam błogosławię na każde zmaganie, na każdą Waszą drogę, po to, żebyście odchodząc z tego miejsca byli umocnieni łaską z wysoka, mocą z wysoka, a jednocześnie stawali się świadkami tej wiary, której uczy nas Maryja, że na wszystkie doświadczenia, na wszelkie, nawet bardzo bolesne doświadczenia, trzeba ufać Bogu, trzeba zawierzyć Bogu. I wtedy zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Pomódlmy się razem. Pod Twoją obroną uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, pragnie bardziej potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwale Pani błogosławiona, o Pani nasza, o Rękowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synom swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Chrystusa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Królowo Korony Polski, módl się za nami. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Moi kochani, z takich organizacyjnych spraw, kto ma na czym usiąść, to siada. Kto nie ma na czym siedzieć, a wepchnął się do prezbiteru, nieładnie. Bardzo proszę, wszyscy, którzy chcą siedzieć, bo do rana nie wystoimy, idziemy do zakrystii po krzesełka. Tam jest pan, w korytarzu wydaje krzesełka. Wszyscy stojący z prezbiterium, bardzo proszę, wycofujemy się. Nie daramy, nie wystoimy całą noc w prezbiterium, bardzo proszę. Wiem, co mówię. I idziemy po krzesełka. Wszyscy ludzie, którzy są na kościele, bardzo proszę. Dobra.